Questo è quello che io desidero voi. To ja tego, co ja bym pragnął od was i tego wam życzę. Che il vostro movimento, il vostro gruppo vada avanti con questa concretezza. Żeby ruch Światło Życie po prostu szedł do przodu, rozwijał się przez was i z wami w sposób bardzo konkretny. E il Signore ci aiuta sempre questo. I Pan Jezus będzie nam, będzie wam w tym bardzo pomocny. Będzie wam pomagał. E che la Madonna, che è una dei, forse il primo passo della concretezza di Dio, perché si è fatto uomo, da lei ci aiuti in questo cammino della realtà, no, delle idee pazze. Matka Boża jest taką pierwszą konkretnością poprzez swoje fiat i wcielenie i przyjście Jezusa na świat właśnie wypływało z tej jej konkretności, z tej konkretnej wiary, a nie po prostu z realizacji jakichś zwariowanych idei. Spotkanie z papieżem na oazie trzeciego stopnia tutaj przeżyłam chyba przede wszystkim jako taką łaskę i olbrzymią opiekę Kościoła nad nami, bo to był taki wyjątkowy moment, że Ojciec Święty zgodził się z nami spotkać mimo swojego urlopu. Chciał się spotkać z nami w takim bardzo kameralnym otoczeniu, w te 150 osób, co mimo wszystko, nawet mniej chyba, co mimo wszystko jest małą grupą, jak się pomyśli o całym Kościele. Chciał się z nami podzielić słowem i to takim słowem bardzo konkretnie zainspirowanym naszymi rekolekcjami, dotykającymi tajemnic Kościoła, które tu rozważamy. Posłuchał o tym, jaką drogę przeżywamy i się do tego bardzo konkretnie odniósł. I miał do nas takie przesłanie też wymagające, żebyśmy się zabrali do różnych rzeczy, ale z taką dużą radością. Też miałam takie poczucie, że on też się nami ucieszył, co też jest niesamowite. Na pewno było to też duże przejęcie i jakiś taki stres organizacyjny, czy wszystko pójdzie równo, gładko, kiedy wstać, kiedy usiąść, ale bardzo duża radość i bardzo duża łaska. Czułem bardzo dobrze. Jest to pytanie o prostej odpowiedzi. To, co mnie tak najbardziej dotknęło, to mimo już widocznego wieku, choroby, to ta jego radość, taka radość, która pochodzi od kogoś, tak? Bo oczy przepełnione są miłością. Święty Maksymilian, od razu mi się skojarzyło. Jest taka legenda, że podczas swojego cierpienia jego oczy nadal były pełne radości, radości od Boga, bo Bóg nią jest. To mnie najbardziej dotknęło. Ta radość w oczach ludzi i w oczach papieża. Było to naprawdę pełne radości spotkanie, w którym mogliśmy rzeczywiście wyśpiewać naszą radość i wdzięczność też za to, że mamy taką możliwość spotkać się z Ojcem Świętym w czasie wakacji, jego własnych też. I było to takie niesamowite poczucie wspólnoty też i zobaczenia papieża, który jest jednocześnie człowiekiem, uosobieniem właśnie Piotra, ale jednocześnie dotyka tego nieznanego, tej tajemnicy Kościoła, której tutaj my szukamy na trzecim stopniu oazy. Więc na pewno jest to spotkanie, które będzie jakoś tam we mnie rezonowało, szczególnie, że mam też te słowa, które Ojciec Święty mówił, więc na pewno sobie do nich wrócę i będę o tym jeszcze myślała, ale to takie poznanie Ojca Świętego jako człowieka, ale jednocześnie jako kogoś, kto jest najbliżej tej tajemnicy Kościoła. Dzisiejsze spotkanie z Ojcem Świętym było czymś, co wydawało mi się takie niemożliwe, nierealne. Ten moment na pewno był bardzo wzruszający i myślę, że to jest dla mnie taki powód, żeby więcej modlić się za Ojca Świętego w jego intencji. No nie spodziewałem się, że to będzie takie przeżycie. Dowiedzieliśmy się praktycznie 2 tygodnie temu
i nie wierzyłem do końca, że to będziemy tak blisko papieża. Miałem swój jakiś tam plan ukryty, żeby coś zapytać, ale było tyle emocji, tyle wrażeń, że no po prostu nie dało się. Miał papież do nas taki ciekawy wątek, to myślę, że to będzie ogłoszone publicznie i myślę, że jest to jakieś przesłanie dla mnie, którym powinienem naprawdę żyć co dzień. Jestem szczęśliwy, że Pan Jezus dał mi taką ogromną łaskę, żeby tutaj być z domowym kościołem, z diecezją łódzką, bo my jesteśmy od wielu lat w okolicach Madrytu, w kręgu madryckim i marzeniem mojej małżonki tak naprawdę było, żeby wyjechać kiedyś na trzeci stopień do Rzymu i to marzenie małżonki się spełniło, oczywiście moje też. I tak mi się wydaje, że Pan Jezus ma coś więcej przygotowane nie tylko dla mnie, dla mojego małżeństwa, dla całej rodziny na pewno. I bardzo będę prosił od tej chwili, żeby Panu Jezusowi nie przeszkadzać w tym planie, który ma przygotowany dla nas, dla naszej rodziny. Kiedy byliśmy jeszcze z mężem narzeczeństwem 20 kilka lat temu, miałam taką okazję, żeby przyjechać do Rzymu i w towarzystwie rodziny spotkać się na takiej indywidualnej audiencji z Janem Pawłem, ale ponieważ mąż na mnie czekał, były wakacje, mieliśmy razem spędzić te wakacje, więc zrezygnowałam, powiedziałam, że ja już z wami dalej nie jadę, muszę wrócić, bo się z mężem umówiłam, z narzeczonym. No i trochę mi było wtedy żal, więc teraz dostaliśmy od Pana Boga taką możliwość, żeby spotkać się z kolejnym papieżem razem. Myślę, że w jeszcze bardziej bezpośredni sposób niż wtedy, bo mieliśmy możliwość wysłuchania jeszcze do nas zwróconych słów. I no tak się złożyło, że zajęliśmy, przyszliśmy późno i zostały nam pierwsze miejsca. Jak wiadomo, kto ostatni będzie pierwszy, więc siedliśmy na początku. No i mąż mówi, patrz, ale nam się trafiło, teraz mamy nie dość, że papieża, to jeszcze od niego jesteśmy o 3 metry. No i mówię mu na to, że mamy, dostaliśmy coś, ale jak się coś dostaje, to najczęściej dlatego, że trzeba coś dać. Więc jak papież powiedział właśnie o tym, że bogatym młodzieńcu, który mógłby dostać wszystko od Pana Jezusa, tylko on musiałby też coś ze sobą zrobić, coś musiałby od siebie dać, czyli oddać swój majątek. No to pytanie, czego Pan Bóg chce teraz od nas, to jest właśnie idę się nad tym zastanawiam, czy takie właśnie konkretne działanie, o którym papież mówił, to robimy rzeczywiście na co dzień, nawet tego nie zauważając, czy to jest coś wielkiego, co na nas czeka i musimy się zdecydować. I myślę, że będziemy się nad tym teraz jeszcze długo zastanawiać, jak tą odpowiedź sformułujemy. Czy to my sformułujemy, czy tylko Duch Święty po prostu mówi w nas, a my mamy go słuchać. Prosimy.